Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest postać y, prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. I można oczywiście wracać do tej postaci, którą wielu z Państwa pamięta, przeżywało. Wielu z Państwa na pewno, tak jak nawet ja, bardzo młody wtedy chłopiec. Y, te kazania, które docierały w jego, powiedziałbym, osobistej interpretacji, chociaż to niewłaściwe słowo, ale, ale głos przede wszystkim księdza prymasa, razem z treścią, zostaje w pamięci każdego, kto miał okazję ten głos słyszeć. Ale także ci, którzy go nie pamiętają, przecież znają go z kart podręczników, z kart licznych opracowań, filmów, które powstawały na kanwie jego życia, czy to dokumentalnych, czy nawet fabularnych. A więc wydaje się, nie ma wiele do dodania. A jednak zacznę najpierw od krótkiego przypomnienia faktów związanych z biografią prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle najnowszych badań, bo badania cały czas postępują. W szczególności, no rzeczywiście trzeba to podkreślić, w Instytucie Pamięci Narodowej powstało wiele i zarówno z edycji dokumentujących myśl prymasa, jak też prac naukowych, monograficznych lub konferencji, które naświetliły bardzo wnikliwie, wnikliwie, niż to było możliwe jeszcze 10-15 lat temu, jego postać. A więc w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania chciałem, chciałem na paru takich faktach skupić uwagę i zaakcentować to, co wydaje mi się istotnego, ważnego, nowego, by zrozumieć być może z takich właśnie nowych, nieoczekiwanych punktów widzenia, Posługę księdza Prymasa. W drugiej części natomiast, bo jakby w takich dwóch częściach ułożyłem to nasze dzisiejsze spotkanie, ten wykład, chciałem zastanowić się nad tym, co Prymas Wyszyński ma nam dzisiaj do powiedzenia, bo to nas może nawet jeszcze bardziej interesuje niż jego biografia i w jakiej roli do nas mówi. O tym chciałem głównie cytując jego wypowiedzi przypomnieć. A w... A więc oczywiście pewnie większość z Państwa wie, że rocznik 1901 roku urodzenia Stefana Wyszyńskiego w wielodzietnej rodzinie organisty w ziemi nurskiej nad Bugiem w Zuzeli był drugim z sześciorga dzieci w tej rodzinie i nie chcę rozwodzić się nad tym dzieciństwem. Chcę zwrócić uwagę tylko na rocznik i na miejsce. Rocznik 1901. Kto jeszcze z tego rocznika? Od na przykład Witold Pilecki. To jest ten rocznik, który doświadczył I wojny światowej, wojny z bolszewizmem, jeżeli przeżył I wojnę światową, II Rzeczpospolitej jako czasu młodości i dojrzewania. I wreszcie doświadczył następnej apokalipsy, II wojny światowej. W pewnym sensie rocznik, który najwięcej skumulował tragicznych doświadczeń w swoim generacyjnym, że tak powiem, biegu. Biegu niejednokrotnie przerwanym przed wcześnie śmiercią setek tysięcy przedstawicieli tego rocznika czy tych roczników końca XIX wieku, początku XX wieku. Miejsce. To zabór rosyjski, bo tym była przecież ta ziemia mazowiecka, Podlasie ogarnięta zaborem, i to doświadczenie zetknięcie z niewolą. Z niewolą uświadamianą wtedy już także przez ludność chłopską, nie tylko przez elitę szlachecką, która mogła wybierać oczywiście targowice. Ale jeśli wybierała targowice, to świadomie zdradzała ojczyznę, o której wiedziała, że jest, tylko że już nie chciała jej służyć. Chłopi nie byli tego świadomi w końcu XVIII wieku, duża część z nich, ale na progu wieku XX, także ta jakbyśmy to czasem może z lekceważeniem powiedzieli, prosta ludność, z której przecież w większości się wywodzimy. Była już narodowo uświadomiona. Skąd, dlaczego nieraz o tym mówiliśmy, jak ten proces edukacji narodowej społeczeństwa w warunkach zaborów w końcu XIX wieku przebiegał. W wieku XX, na progu wieku XX, był już faktem. Na przykładzie samego Stefana Wyszyńskiego można wskazać konkretne źródło, które kształtowało jego patriotyzm. To była historia Polski w 24 obrazkach. Do tego można sprowadzić. Kultura obrazkowa, jak widać, nie narodziła się w końcu XX, czy na początku XXI wieku. Trzeba umieć docierać do młodego pokolenia. Z tym się borykamy dzisiaj. Ale oczywiście wtedy było łatwiej dotrzeć z książką, w której obrazki oczywiście łączyły się z prostą treścią. Napisał ją Władysław Ludwik Anczyc. Taką prostą wizją historii Polski było łatwiej, bo... Być Polakiem to było coś najwspanialszego, co można było sobie wyobrazić. Nie było lepszych, wspanialszych wzorów dzięki temu, że żywa była poezja romantyczna, że trafiła już pod strzechy ta myśl wielka i słowo, które wyszło spod pióra Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego, trafiły czytane jeszcze niepiśmiennym słuchaczom. Opowieści Henryka Sienkiewicza z trylogii. i to była ta najwspanialsza przygoda, która porywała już wtedy miliony ludzi. Trochę inaczej niż to, co dzisiaj przyciąga miliardy młodych ludzi miliardy, bo chodzi o cały świat do ekranów ich małych telefonów. To oczywiście jest tylko narzędzie, ale dzisiaj głównie narzędzie niewykorzystywane dobrze wykorzystywane przez zło raczej niż przez dobro. Wracając do Stefana Wyszyńskiego, Podlasie, szczególnie, że tak powiem, nasycone tradycją niepodległościową, bo tam, no jednak, czyli tu, w pobliżu Warszawy, na wschód od Warszawy, no niemal co wioska, to jednak jakaś drobna szlachta, uświadomiona już w wieku XVII-XVIII narodowo i traktująca tę Polskość ze szczególnym pietyzmem. Otóż to Podlasie doświadczone także bardzo mocno represjami po powstaniu styczniowym, represjami unitów w latach 70. XIX wieku jasno tworzyło powiedziałbym kontekst, w którym wybór czy jest się z Polską, czyli katolicyzmem, czy jest się z Rosją, czyli z zaborcą, który zabiera język, wiarę i tożsamość polską. Ten wybór był jasny, czarno-biały, bez półcieni i to jest także ważny kontekst rodzinnego wychowania młodego Stefana Wyszyńskiego. Chodzi do szkoły między innymi tutaj w Warszawie, do prywatnego gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego, jednej z najlepszych szkół prywatnych jakie były wtedy w zaborze rosyjskim polskich szkół prywatnych, w której ta atmosfera patriotyczna pomimo zaborczego czyli inspirowanego przez zaborcę programu depolonizacji ta myśl duch patriotyczny były bardzo żywe. Przychodzi pierwsza wojna światowa związki z młodzieżowymi organizacjami zorientowanymi czy jakoś powiedziałbym inspirowanymi przez POW podziemną organizację służącą wizji niepodległości, jaką wtedy realizował Piłsudski. Choć oczywiście, broń Boże, nie twierdzę przez, przez to, że Stefan Wyszyński był Piłsudczykiem. Akurat tak się, bo chyba nieco bliższa była mu perspektywa narodowa, jeśli w ogóle można tak dzielić. Ale po prostu w jego młodzieńczej biografii właśnie w okresie I wojny światowej ten aktywny ruch na rzecz niepodległości wiązał się bardziej w czasie I wojny światowej tutaj na tych ziemiach z ruchem peowiackim i w jakimś sensie musnął biografię młodego Stefana Wyszyńskiego. Ale najważniejsze było powołanie duchowe. i sierpień 17 roku, kiedy dokonała się już rewolucja w Rosji, jeszcze nie ta bolszewicka, ale ta, która obaliła carat. 16-letni Stefan Wyszyński rozpoczyna naukę w liceum niższym seminarium duchownym we Włocławku i Kujawy stają się jego drugą ojczyzną, może nawet równie ważną jak Podlasie dla niego samego. Tam zdaje maturę w dwudziestym roku i to jest ten 20 rok, którego rocznicę obchodziliśmy właśnie setną. A Włocławek jest w centrum wydarzeń. O Włocławek toczą się walki, bolszewicy weszli do Włocławka. W 1920 roku. Bohaterska obrona tego miasta przez młodzież, przez kobiety, przez cywilów, oczywiście, oprócz wojska, to jest jeden z najbardziej, powiedziałbym, wzniosłych momentów wydarzeń sierpnia 1920 roku. Stefan Wyszyński nie brał udziału w tych walkach, był klerykiem. W seminarium obowiązuje pewna dyscyplina. Klerykiem Właśnie, znaczy przygotowującym się właściwie dopiero do, do dalszych etapów swojej, swojej misji duchowej. Ale niewątpliwie to doświadczenie najazdu bolszewickiego, które sięga Włocławka samego, a więc spory kawałek na zachód od Warszawy, było osobiście ważne dla młodego chłopca, który staje się księdzem. Po zrobieniu kolejnych, że tak powiem, stopni i przede wszystkim przyjęciu kolejnych święceń, swoją edukację dalszą, jako już ksiądz Stefan Wyszyński łączy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Może przymkniemy okno, mimo wszystko, bo rzeczywiście trudno mówić. Wspominam o tym dlatego, że tematem doktoratu, jaki obronił Prymas Wyszyński w 1929 roku, było Prawo rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Tak brzmiał tytuł: Rodzina, Kościół i państwo. Wszystkie te trzy instytucje roszczą sobie prawo do szkoły, to znaczy do wpływu na to, co jest treścią nauczania, jaka jest treść wychowania. Mogą one współdziałać harmonijnie w tym wychowaniu, a można je przeciwstawić sobie. I szkoła może stać się obiektem sporu. Czy państwo ma wychowywać przeciwko kościołowi, czy państwo ma wychowywać przeciwko rodzinie? Wiemy, że takie warianty stały się realnością. Naszej historii po 1945 roku. Najpierw ten wariant: państwo przeciwko kościołowi przede wszystkim, a w czasach nam bliższych państwo przeciwko rodzinie. To interesowało, jakoś powiedziałbym, sama ta groźna perspektywa, przecież była już widoczna na progu XX wieku. Interesowało Stefana Wyszyńskiego, podobnie jak interesował go bardzo marksizm. Ale nie w takim znaczeniu jak wielu księży, no, w tzw. teologii wyzwolenia, później, którzy poszli za Syrenim śpiewem marksistowskiej ideologii. Nie, jego marksizm interesował jako ideologia wroga, główna, najważniejsza ideologia przeciwnika. Chciał ją poznać. Jak sam powiedział, to rzeczywiście jedna chyba z przesłanek do heroizmu. Która pewnie była uwzględniona w procesie beatyfikacyjnym, trzy razy przeczytał Kapitał Marksa. Każdy, kto miał w ręku Kapitał Marksa, ten wie, jak straszna jest to lektura. A więc trzy razy przeczytał Kapitał Marksa. Oczywiście wielokrotnie więcej manifest komunistyczny, który jest łatwiejszy w lekturze. Czytał nie dla przyjemności, ale właśnie, żeby poznać, czym jest ta ideologia, jakie są jej przesłanki ekonomiczne i społeczne także. Zaraz po zrobieniu doktoratu udał się w podróż na zachód, do Rzymu oczywiście, ale także do Francji. I tu kolejny punkt, na który zwracam uwagę, mam wrażenie, że biografowie go nie uwypuklili do tej pory dostatecznie. Ogromne wrażenie zrobiła na nim w czasie tej krótkiej obecności we Francji na przełomie 29 i 30 roku sprawa kryzysu demograficznego w tym kraju. Akurat to zanotował młody ksiądz Stefan Wyszyński, że szczególnie zainspirowały go wykłady profesora francuskiego, tam właśnie w Paryżu słuchane, który na te właśnie zagadnienia demograficzne zwraca uwagę. Dlaczego o tym mówię? Bo to doświadczenie kryzysu demograficznego we Francji przypomnijmy, był on związany katastrofą pierwszej wojny światowej, w której zginęło około półtora miliona młodych mężczyzn francuskich, o to mi chodzi. Ta katastrofa niezawiniona przez Francuzów miała swój ciąg dalszy moralny. Ten, o którym dowiedzieliśmy się w 1940 roku, właściwie już w 1939, kiedy Francuzi powiedzieli, że nie chcą umierać za Gdańsk. W 1940, kiedy de facto nie prowadzili żadnej wojny skutecznej przeciwko Niemcom przy możliwościach bez porównania większych niż miała Polska kilka miesięcy wcześniej. Otóż źródłem tego była katastrofa demograficzna, za którą poszło załamanie moralne. Czy warto mieć dzieci, skoro zginą na froncie? Czy warto się bronić, skoro można zdezerterować? Po co się narażać, skoro to doświadczenie, 14-18. Straszliwe, rzeczywiście niewyobrażalne doświadczenie wojny okopowej na froncie zachodnim zniszczyło morale Francuzów. Po prostu tak można powiedzieć. Jaki ma to związek z Polską, z tym, co później prymas Wyszyński ma nam do powiedzenia? Szczególny nacisk właśnie na sprawy demografii. Prymas Wyszyński mówił rzeczy już jako prymas, które dziś brzmią jak herezja absolutna. Mówił: Chciałbym, żeby Polaków było 100 milionów. Użył tej liczby. Przypomnę wypowiedź prezydenta, byłego prezydenta Lecha Wałęsy, w czasie odbierania doktoratu honorowego na Uniwersytecie w Opolu, gdzie zapytany, to było kilkanaście lat temu, po wygłoszeniu wykładu doktorskiego Lech Wałęsa, zapytany właśnie o problem demografii w Polsce, już wtedy bardzo widoczny. Odpowiedział, nas wystarczy 20 milionów, żeby obsługiwać te CPN -y przy autostradach ze Wschodu na zachód. Wystarczy. No. Po co Polska? Tutaj? To jest właściwie tranzyt między poważnymi, czyli między Wschodem a Zachodem. 20 milionów starczy. Yy, I. To jest kontrast, który chciałem zbudować świadomie nie po to, by przypomnieć mniej świetlaną postać Lecha Wałęsy, do niej jeszcze raz będzie okazja wrócić dzisiaj, ale żeby zwrócić uwagę na, na problem demografii. Jak można patrzeć na nie? Czy jest to przekleństwo, że mamy dzieci? Czy jest to błogosławieństwo? Wiążące się oczywiście z obowiązkami, wiążące się z pracą, z rozczarowaniami, ale i z nadzieją. Z nadzieją, że po nas jest następne pokolenie i że z rodziny, która się powiększa, wynika także szansa na to, aby nasz naród, rodzina naród, rodzina rodzin, przepraszam, mogła się powiększać. To była perspektywa Stefana Wyszyńskiego. I on pierwszy raz zobaczył, co może grozić. Jeżeli zlekceważy się ten problem, zobaczył to we Francji w roku 1930. Powróciwszy do Polski, zajmuje się zagadnieniami społecznymi, właśnie kwestią robotniczą, pisze na ten temat dużo, wydaje wiele tekstów fundamentalnie ważnych i interesujących na temat komunizmu. Szczególnie ciekawa jest jedna z ostatnich jego prac wydanych przed wojną: Inteligencja w Straży Przedniej komunizmu. Inteligencja jest strażą przed nią komunizmu, jednoznacznie tak to określał Stefan Wyszyński w roku 38. Duża część inteligencji, większość inteligencji nawet w II Rzeczpospolitej. Czasem idealizujemy inteligencję jako taką, sam do niej należy, jak wielu z Państwa, ale pamiętajmy o tym, że również w Drugiej Rzeczpospolitej, duża część inteligencji. Była pod wpływem ideologii albo komunistycznej, albo lewicowej, która prowadziła do komunizmu. Nie było tak, że komunizm przyszedł tylko z Moskwy i nie miał tutaj żadnych wyznawców. Z tym się mierzył już przed wojną. Stefan kardynał Wyszyński, powojenny kardynał oczywiście. Potem doświadczenie wojenne no między innymi funkcja kapelana. Zgrupowania Żolibosz Kampinos, która wiąże księdza Wyszyńskiego w czasie powstania warszawskiego z tym rejonem. Właśnie tak się to zgrupowanie nazywało Żolibosz Kampinos, a więc jesteśmy na miejscu obsługiwanym, że tak powiem, duchowo przez kapelana, także w czasie powstania warszawskiego, kapelana księdza Wyszyńskiego. Ponieważ już przed wojną, wskutek swoich zainteresowań naukowych i społecznych, Wszedł ksiądz Wyszyński, że tak powiem, w, no w taką sferę grupy księży wybijających się swoimi publikacjami, swoimi pracami, i jednocześnie swoją pracą organizacyjną. Rozpoczętą, przypomnę zaraz po powrocie z tego wojażu, z zachodu, w 30 roku pracą wikariusza w lipnie, na Kujawach znowu z Kujawami naprawdę do końca II Rzeczpospolitej, bardzo związał się. Stefan Wyszyński. Dlaczego wymieniam Lipno? No, pół żartem, pół serio, bo w tej miejscowości urodził się kilkanaście lat później Leszek Balcerowicz, a tuż obok Lipna urodził się nieco wcześniej Lech Wałęsa. To są, to są właśnie te strony. Nie wiem, czy z rodzicami młody ksiądz Wikary tych dwóch ważnych, potem w naszej historii Polaków, zetknął się, wpłynął na nich. Ksiądz Wyszyński, ale taka kusząca perspektywa do filmu biograficznego. E, otóż, właśnie połączenie tej działalności intelektualnej z praktyką księdza, wikariusza, a potem no jednak organizatora, e, powiedziałbym, edukacji kolejnych pokoleń księży w seminarium w Łocławskim przyciągnęła uwagę prymasa Augusta Hlonda. Który zaprosił księdza Wyszyńskiego do rady zajmującej się kwestiami społecznymi przy prymasie, i kiedy wojna się skończyła, prymas wrócił do kraju. To niewątpliwie jego decyzja wpłynęła na nominację z 1946 roku, podnoszącą księdza Wyszyńskiego do rangi biskupa Lublina, biskupa ordynariusza Lublina. To jest oczywiście czas wprowadzania komunizmu. Czas w 1946 roku jeszcze trwania niektórych pozorów. Jeszcze Bolesław Bierut nosi baldachim w czasie procesji Bożego Ciała. Jeszcze jakby te, że tak powiem, ostatnie karty nie zostały rzucone na stół w wojnie. Ideologicznej przeciwko Kościołowi. Na to przyjdzie moment dopiero w 1947-1948 roku. Ale już oczywiście jasne jest, że ta nowa władza, której ideologię poznał już przed wojną doskonale ksiądz Wyszyński, chce Kościół zniszczyć, ale jednocześnie ta nowa władza jest władzą w Polsce na terenie, na którym Mieszkają miliony Polaków. Tu jest nasz kraj, tu jest nasza ojczyzna. Czy mamy zatem życzyć sobie, by wystawić po Drugiej wojnie światowej, w której zginęło 6 milionów naszych współobywateli, czy około 6 milionów, nie, nie ma sensu spierać się o tę liczbę. W każdym razie gigantyczna, trudna do wyobrażenia liczba Polaków zginęła w tej wojnie, czy mamy? Kontynuować ten przelew krwi? Czy możemy liczyć realnie, realistycznie na to, że ta władza, utwierdzona dziesiątkami tysięcy sowieckich czołgów, ustąpi wobec naszego powstania w 1946-1947 roku? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest dylemat, który trzeba przypomnieć, by zrozumieć decyzję, jaką podejmie. Prymas Wyszyński, kiedy już tym Prymasem zostanie po nagłej i niespodziewanej śmierci Prymasa Hlonda zaraz po operacji w 48 roku w listopadzie i kiedy po otrzymaniu nominacji najmłodszy przecież z biskupów w Episkopacie Polskim Stefan Wyszyński zaczyna swoje urzędowanie no już w roku otwarcie brutalnego wprowadzania najbardziej okrutnych praktyk stalinizmu. I wtedy pytanie jak zareagować na ten system. Pozwolę sobie przytoczyć fragment pierwszego listu Pasterskiego, prymasa z marca 49 roku. Z 25 marca list skierowany do kleru i wiernych List ten wzywał rodziców, by nie posyłali dzieci do szkół, w których wychowanie opiera się na podstawach sprzecznych z moralnością chrześcijańską. Zwracając się do młodzieży, kardynał wołał, cytuję: Nie bierzcie udziału w zebraniach bezbożnych, nie wchodzić między bluźnierców, nie zasiadajcie w ich radzie, nie bierzcie do ręki pism wrogich Bogu. To był jasny tekst, tekst, który mówił o tym, że nie ma kompromisu moralnego. Z nową władzą. Ale skoro jest to władza oparta na przemocy, której nie da się realnie obalić, czy wchodzić z nią w kompromis polityczny? Na to pytanie odpowiedział, jak wiemy, prymas Wyszyński, podpisując 14 kwietnia 50 roku porozumienie z rządem. Oczywiście wymuszone serią kolejnych brutalnych terrorystycznych po prostu aktów ze strony władzy komunistycznej które odbierały kolejne właśnie możliwości działania kościołowi w jego pracy duszpasterskiej w Polsce. I w tym porozumieniu znalazło się zdanie, które dzisiaj z perspektywy oczywiście wspomnienia o żołnierzach wyklętych jest kontrowersyjne, jak się to mówi. Nie cierpię tego słowa, ale można go tutaj użyć. Zdanie o tym, że Kościół będzie, będzie dosłownie czas przyszły jest użyty: Kościół będzie zwalczał bandy podziemne. No, brzmi to drastycznie z punktu widzenia naszej świadomości dzisiejszej. Będzie zwalczał bandy podziemne oczywiście swoją pracą duszpasterską nie, nie z bronią w ręku. I uniemożliwi współdziałanie z owymi bandami podziemnymi, jeszcze raz to określenie tak brzmiące zostało wymienione własnych księży. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy są księża przy oddziałach pojedynczych, oczywiście przy oddziałach podziemnych. Ale jak przygotowuje władza tego rodzaju deklaracje? Kiedy ksiądz Wyszyński, Dowiedział się o tym, że zmarł prymas Chląd, czyli w listopadzie 1948 roku, było 100 księży w więzieniach. Kiedy ksiądz Wyszyński obejmował urząd prymasa w lutym 1949 roku, w więzieniach było już ponad 400 księży. Taki był przyrost, prawda? Więc no, można było heroicznie zdecydować się trwać na stanowisku, które może doprowadzić do uwięzienia. 70% księży przy jednoczesnym drugim zjawisku tworzenia masowego ruchu księży patriotów, czyli księży zdrajców, którzy pozostając formalnie księżmi, służyli już drugiemu bogu, który mieszkał na Kremlu. A było już takich księży w 51 drugim roku, ten ruch się rozwijał ponad tysiąc, potem jeszcze więcej. To był masowy ruch. Czy można ocalić jedność Kościoła, jego funkcjonowanie nie w oparciu o autorytety wykreowane przez pułkownik Julię Brystygierową, która zajmowała się z ramienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Kościołem, tylko w oparciu o autorytety niejako przekazane przez tradycję i przez prymasa Chlonda bezpośrednio Stefanowi Wyszyńskiemu? To są dylematy, które musiał prymas rozstrzygać. Spory o to, jaki był rezultat tego, trwają do dzisiaj, czy może nawet dożyły w ostatnich latach. Wydaje mi się, że z punktu widzenia naszej dalszej wiedzy o tym, co stało się w kolejnych latach, bilans jest jednoznacznie pozytywny. Kościół nie stracił możliwości działania, i dzięki temu, bo do 1953 roku, czyli do momentu aresztowania prymasa, które nastąpiło we wrześniu, 53 roku Kościół na podstawie tego dokumentu podpisanego w 50 roku mógł zachować swoją obecność w życiu milionów wiernych, swoje instytucjonalne podstawy, które nie są bez znaczenia w działaniu kościoła. Pora na powiedzenie non possumus dalej nie można ustępować, przyszedł w momencie, kiedy władza komunistyczna wydała dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Na początku 53 roku, kiedy prymas otrzymał już godność kardynalską, choć jeszcze odebrać jej nie mógł, bo nie pozwolono mu wyjechać do Rzymu oczywiście wtedy. Ten właśnie dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, który sprawiłby, że to Bierut a raczej Stalin decydowałby o tym, kto ma być biskupem w której diecezji, czy znaczy niżej księdzem oczywiście w której parafii, stał się Powodem do otwartego, jednoznacznego wystąpienia księdza prymasa, iż na to zgody nie będzie. I to spowodowało jego, jak wiadomo, aresztowanie, zesłanie do oddalonych miejsc, internowania właściwie, czy uwięzienia, można takie nazwać który zmienia ten dylemat moralny tragiczny dylemat moralny, który. Które opisałem przed chwilą, w doświadczenie heroiczne doświadczenie więźnia, no, otoczonego w całości przez agentów. Zarówno podstawiona siostra, jak i podstawiony ksiądz zajmują się wyłącznie donoszeniem na prymasa, z którym są zamknięci w rozmaity sposób szykanowany. Ksiądz prymas dojrzewa do programu. Fundamentalnie ważnego dlatego, że jesteśmy kim jesteśmy. Nie wystarczyło wygrać w XX roku bitwę z bolszewikami. To był oczywiście warunek, żeby dalej w ogóle Polska była i mogła być katolicka. Ale ta bitwa trwa cały czas. Trwała w czasie II Rzeczpospolitej. Prowadził ją prymas Hlond w warunkach stosunkowo dobrych. Trwała oczywiście w czasie tragicznych lat podwójnej okupacji i nasiliła się w pewnym sensie w nowych warunkach po 1945 roku. I prymas zrozumiał, jak tę bitwę można prowadzić dalej, że sam. Sama ona się nie wygra. Oczywiście można wszystko złożyć i trzeba złożyć. O to chodziło prymasowi w ręce Maryi i Opatrzności, ale trzeba opatrzności pomóc. Programem wychowawczym narodu realizowanym przez Kościół. I przyszedł moment, w prudniku, kiedy wśród kolejnych miejsc, do których był przesuwany prymas, w prudniku śląskim, tuż obok głogówka, uświadomił sobie prymas w końcu 55 roku. Że przecież w tym głogówku właśnie schronił się Jan Kazimierz w 1655 roku. I tam dojrzewał program Jana Kazimierza ślubów złożonych w Lwowie w styczniu 1956 roku. Ślubów, które odegrały ogromną rolę, po prostu no można tak powiedzieć, w obudzeniu ducha patriotyzmu i ocaleniu Polski przed potopem moskiewsko-szwedzkim. W tamtym czasie, 300 lat temu. Świadomość historyczna w roku 1955 w polskim społeczeństwie była nieporównanie większa niż w społeczeństwie polskim roku 2020. Dlatego dla przeciętnych ludzi, powiedziałbym nawet wtedy, niezainteresowanych specjalnie historią, było jasne, że obchodzimy właśnie trzystulecie potopu i ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Bo prawie wszyscy ludzie wtedy znali trylogię Sienkiewicza. No, dzisiaj to jest jakaś maleńka grupka, elita, elit, prawda? Ci, którzy kojarzą w ogóle coś z trylogii. Otóż, właśnie w takim kontekście, prymas formułuje już po przesunięciu z kolei z Prudnika do komańczy program. Ślubów jasnogórskich, powtarzających niejako akt Jana Kazimierza sprzed lat 300, w nowych warunkach, ale nie tylko jednorazowy akt ślubów, zaplanowany oczywiście na niesłychaną skalę przez księdza prymasa, bo założenie było takie, żeby te śluby były przyjęte jednocześnie w każdej parafii. A więc ludzie się spotykają w danej parafii, ale w każdej w Polsce. I ślubują coś. Czy przypominamy sobie jakieś takie działania episkopatu w ciągu ostatnich powiedzmy 40 czy 50 lat? Tak mobilizujące, tak organizujące społeczeństwo. Nie mówię tego w formie pretensji. Po prostu chyba nie było takiego działania po śmierci prymasa Wyszyńskiego. Uznaliśmy, że jest papież w Rzymie, wystarczy. No, a potem papieża nie ma. To tym bardziej nie ma się czym przejmować. E... Przypominam to, byśmy uświadomili sobie, jaki to był wysiłek organizacyjny. No, jaka trudność dla księży: no, skupić ludzi, namówić, żeby przyszli, żeby, żeby ślubowali. Nie wszyscy przyjmują oczywiście to ślubowanie poważnie, ale, no, ale dla milionów ludzi to było przeżycie. Śluby jasnogórskie odbywały się, czyli w samej Jasnej górze, bez obecności prymasa, który był wciąż internowany w komańczy. Ale jak zanotował wtedy szef Urzędu do Spraw Wyznań, czyli człowiek, który specjalnie nie sympatyzował z Kościołem, szacowano wtedy, że zgromadziło się pod jasną górą milion 400 tysięcy osób. No tyle potem się zbierze dopiero, jak papież przyjedzie na błoniach w Krakowie. Więc niesamowita powiedziałbym mobilizacja społeczeństwa oprócz tych ślubowań w każdej parafii. Ale to nie jednorazowy gest, to był początek programu Wielkiej Nowenny, czyli programu rozłożonego praktycznie rzecz biorąc na 10 lat, od 56, od 3 maja, wtedy się zaczynał ten program, do 3 maja, yy, przepraszam, od 3 maja 1957, ale wstępem były śluby jasnogórskie, do 3 maja 1966. I znów każda parafia miała organizować pracę wychowawczą wokół kolejnych, powiedziałbym, zagadnień, kwestii, które, które na dany rok e, przypominał prymas. Ja przypomnę może niektóre tylko z tych elementów składających się na ślubowanie z 1956 roku. Poza pierwszymi najważniejszymi punktami dotyczącymi wiary. Punkt trzeci. Stać na straży życia poczętego, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu płacąc obficie krwią własną. Po czwarte, stać na straży nierazerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. W skrócie to oczywiście już odczytuję. Po piąte, pracować nad tym, żeby wszyscy Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości, zgodzie, pokoju, bez nienawiści, przemocy i wyzysku, dzielić się plonami ziemi i owocami pracy, żeby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Po szóste, stoczyć pod sztandarem Maryi walkę z wadami narodowymi, lenistwem, lekkomyślnością. Marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością. Zdobywać cnoty wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Po siódme, wzmacniać i szerzyć cześć do Maryi, iść w ślady jej cnót i z jej pomocą wprowadzać w życie ślubowania jasnogórskie. No, program łączący, powiedziałbym, bardzo wyraziście. Ideę społecznej naprawy, pracy nad sobą, nad rodziną, nad społeczeństwem jako całością, które uzdrowione stać się może chrześcijańskim narodem. I wielka wizja chrześcijańskiej odnowy, właśnie każdego z nas, to połączone razem, chrześcijaństwo. I patriotyzm, praca nad naszymi wadami, a żeby je wykorzenić, naszymi wadami społecznymi. To nie był tylko napisany przez księdza Prymasa program, ale kiedy zostaje zwolniony z Komańczy, to zaczyna z żelazną konsekwencją, z sobie właściwym autorytetem i Wolą narzucać realizację tego programu księżom, biskupom, nie jeden z nich nie był zadowolony ze stylu sprawowania urzędu prymasowskiego przez kardynała Wyszyńskiego, i narzucać każdemu księdzu, każdemu, powiedziałbym, podległemu w strukturze hierarchicznej kościoła. Kardynał Wyszyński umiał wykorzystać Kościół jako instytucję nie dla własnej władzy, ale dla wychowania społeczeństwa, dla ratowania go przed upadkiem w takich warunkach, jakie stwarzała komunistyczna władza. Oczywiście, bardzo często odczytując historię polityczną PRL pomijamy ten aspekt. No kto by tam się koncentrował nad tym, co robiły parafie między 56 a 66 rokiem? A to było najważniejsze. Nie marzec 68, nie grudzień 70. Z całym szacunkiem dla ofiar tych tragicznych wydarzeń. Ale ta codzienna praca, którą organizował Kościół, nad tym, żebyśmy o godność swoją się upominali, bo stąd wyrostał, Marze 68, a w każdym razie ta jego część, która nie była rozgrywką między elitami komunistycznej władzy, bo oczywiście to jest część historii marca także. Podobnie jak w grudniu 70, przecież był to zamach stanu przeprowadzony przeciwko Gomułce przez ekipę, która wskazała Gierka, ale jednocześnie był to ruch społeczny w obronie godności, godności robotników, poniewieranej przez władze. Sprawowaną w imieniu robotników. I w tym aspekcie ta praca wychowawcza, którą prowadził Kościół, właśnie do tych aktów obrony godności prowadziła. I tu zderzamy się znów z pewnego rodzaju paradoksem. Prymas w reakcji na te wydarzenia, 68-70. Nie zachowuje się jak działacz, powiedziałbym, powstańczy. Jak ktoś, kto chce prowadzić naród do walki przeciwko władzy komunistycznej, niezależnie od szans zwycięstwa. Nie. Prymas ma swój długofalowy program moralnej naprawy narodu. Rozumie oczywiście powody, dla których społeczeństwo, podniesione już przez Kościół buntuje się na przykład w imię obrony tradycji wielkich romantyków, bo przecież to był powód wystąpienia studentów nie w Warszawie, tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale w Krakowie, w Wrocławiu. To jest zapomniane oblicze marca 68. Nie chodziło tylko o kampanię antysemicką, którą zorganizowano e, Moczar i inni, żeby przygotować sobie drogę do władzy. Nie tylko o to chodziło. Właśnie chodziło także o wielką tradycję polską romantyczną, nie antysemicką. I prymas wstrzymuje de facto reakcję Kościoła na te wydarzenia. No bo przecież można je było przedstawić właśnie tak, jak ja je przedstawiam. No, czy mądrzej lepiej naturalnie. I tak zostało to przygotowane przez Komisję Episkopatu w formie listu, który miał w imieniu episkopatu ocenić to co się wydarzyło w marcu 1968 roku. Pozwolę sobie zacytować fragment tego listu, który został napisany przez episkopat, pierwotnie zatwierdzony przez prymasa Wyszyńskiego i nie odczytany następnie na jego polecenie. Cytuję, bo to bardzo ciekawy fragment. Przypomnijmy, że po marcu 1968 zaczyna się pierwsza może nie pierwsza, na pewno nie pierwsza, źle powiedziałem, ale kolejna wielka kampania nienawiści do Polski na świecie, organizowana pod hasłem Polacy to główni twórcy holokaustu. To wtedy już było, to nie, nie wymyślono tego w roku 2000, nie wiem tam 18 czy 17, czy w czasach Jana Tomasza Grossa. Ale po raz pierwszy taka kampania przetoczyła się w nowszej naszej historii, może tak bym powiedział, właśnie w 1968 roku. I biskupi do tego nawiązywali. Ehm, odpowiadali tak, cytuję ten list: Usiłuje się mianowicie eksterminację Żydów dokonaną w hitlerowskich obozach zagłady przypisywać Polakom. Jest to straszliwa krzywda moralna, jeśli się zważy, że w obozach tych poniosły śmierć miliony Polaków. Przez pamięć o naszych rodakach, a także w oparciu o wszystkie dowody miłości bliźniego, jakie w okresie okupacji Polacy wyświadczyli prześladowanym Żydom, domagamy się zaprzestania tej kłamliwej i krzywdzącej propagandy oraz jej prowokowania. I ten list nie został odczytany e, miał być odczytany. Najpierw w czerwcu, potem we wrześniu, ostatecznie w 68 roku nie uzyskał, że tak powiem, imprimatur prymasa. Bardzo wzburzyło to zwłaszcza jednego z członków episkopatu, który niejednokrotnie frondował wobec prymasa Wyszyńskiego w takich momentach. To jest biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. I są zapisy no, dziś już dostępne w protokołach. Komisji Episkopatu, konferencji plenarnej episkopatów, korespondencji, które mówią o tym, że dochodziło do ostrego starcia. Starcie dwóch wizji funkcjonowania Kościoła w Polsce. I tu paść musi słowo, które bardzo często jest wymieniane, kiedy mówimy o prymasie Wyszyńskim. Interrex. Czuł się odpowiedzialny za państwo, które nie ma prawowitej władzy. Jest przerwa między prawowitą władzą ktoś musi dbać nie tylko o duchowy wymiar naprawę tego społeczeństwa, tego narodu, ale musi dbać także o jego interesy w wymiarze politycznej wspólnoty, aby nie wystawić tych interesów na szwank. Ta ostrożność prymasa Daje raz jeszcze znać o sobie w jeszcze bardziej, powiedziałbym, dramatycznym momencie, grudzień 70 roku. Prymas przeżywa to bardzo mocno. Prymas, to zresztą też bardzo ciekawe, ciepło niejednokrotnie wypowiadał się w swoich prywatnych zapiskach o Bolesławie Bierucie, wyjątkowo okrutnym, najokrutniejszym z satrapów moskiewskich, którzy przyszli tutaj do Polski. Znaczy nie, żeby go usprawiedliwiał, tylko po ludzku, jakby no, z pewną ludzką życzliwością odnosi się do swojego prześladowcy, bo to przecież Bierut wysłał go ostatecznie w miejsca odosobnienia. A z wyraźną niechęcią, tak bym powiedział, bardzo daleko nawet posuniętą, jak na świętego, odnosił się na piśmie, znaczy w swoich zapiskach prywatnych do Gomułki. Gomułki nie cierpiał po prostu. Były powody, ścierali się. No, przypomnę spotkanie, niesamowite spotkania. Są gomułki z y, y, prymasem Wyszyńskim. Było ich kilka. Pierwsze daje już obraz tego, jak one wyglądały. Spotkanie trwało 11 godzin bez przerwy. Prymas Wyszyński zapisał, za, prowadził notatki, promemoria zaraz y, po każdym ważnym spotkaniu, że uderzyła go siła gomułki, który w ciągu tych 11 godzin y, tylko upił łyk herbaty. Obecny w czasie części tego spotkania Cyrankiewicz wypił całą herbatę i zjadł ciastko. Natomiast Prymas Wyszyński, jak zanotował, wypił pół szklanki herbaty. E, oczywiście te szczegóły, te drobiazgi, które tutaj podaję, świadczą o tym, że doceniał jednocześnie jakby Prymas Wyszyński determinację swojego przeciwnika, jakim był Gomułka, w forsowaniu programu nowej ateizacji, w nowym programie zwalczania kościoła, który zainicjował na nowo Gomułka. Ale przypominam to dlatego, by uświadomić sobie, że prymas Wyszyński był ostrożny w grudniu 70 roku. Nie dlatego, że chciał jakoś chronić Gomułkę, bo jak mówię, odnosił się do niego bardzo, bardzo krytycznie. No mogę zacytować fragmenty jego wypowiedzi na temat Gomułki. Zacytuję, bo może, może Państwa to no nie tyle zabawi, ile to jest coś interesującego. Pisał tak Prymas Wyszyński. Został postawiony na czele PZPR przez Sowiety bez żadnego przygotowania, bez nauki i szerszego poglądu na sprawę. Trzeba się dziwić, że tak długo się utrzymał. Cechowała go szalona pycha, pewność siebie, pogarda dla ludzi i gwałtowność. Gomułka był człowiekiem, który niejednokrotnie dopuścił się publicznej zniewagi wobec mnie. Ale to ścierpiałem. Jemu też należy przypisać rozpoczęcie planowej ateizacji wychowania od 1957 roku, ateizację wojującą, zatrzymanie budownictwa sakralnego itd., itd. Złym duchem Gomułki był sekciarz w końskich okularach, Zenon Kliszko. Niech im Bóg wszystko wybaczy, a krew robotników wylana na ulicach Gdyni, Gdańska i Szczecina niech woła do pana zastępów. To jest prywatna zapiska prymasa. Ale listu pasterskiego związanego z grudniem 70 roku nie ma. Był przygotowany wcześniej, list przed wydarzeniami grudniowymi, który jakby proroczą mówił o tym, jaką krzywdę władza komunistyczna wyrządza społeczeństwu polskiemu. I prymas wstrzymał ogłoszenie tego listu w grudniu. Miał być odczytany 25 grudnia, czyli Boże Narodzenie. To doprowadza zresztą do jeszcze jednego bardzo ostrego spięcia z biskupem Tokarczukiem. Który jest za publikacją tego listu? Nie on jeden zresztą. E... I prymas odpowiedział na pytanie, dlaczego? Obawiał się interwencji sowieckiej. Wtedy obawiał się już tego, że może zostać zniszczona ta Polska, jaka jest, której coś udało się odbudować do 70 roku. Względnie normalne życie dla milionów Polaków, tych kilkanaście milionów, milionów nowo urodzonych Polaków, o których duszę tak, Kościół walczył z państwem, ale ta walka trwała, nie była przegrana. Prymas bał się autentycznie, że Sowieci wkroczą. I opisując na, na gorąco wtedy w grudniu 70 roku, no jak wiemy, historycy dzisiaj w ogóle nie no wiedzą, że, że to nie było w najmniejszym stopniu brane wtedy pod uwagę. Moskwa miała dość kontroli nad tym, żeby wymienić Gomułkę na Gierka bez żadnych interwencji militarnych. Ale prymas tego się obawiał wtedy i pisał o tym, że być może Gomułka został obalony w związku z podpisanym przez niego kilka tygodni wcześniej porozumieniem z Niemcami. A więc rozumiał, że jakby to, że Polska ograniczyła konflikt z Niemcami może być źle widziane przez Sowiety. Widział Polskę w perspektywie geopolitycznej Polskę położoną między Rosją a Niemcami geopolitycznie i śmiertelnie zagrożoną z obu stron. I tego się bał jako interleks, nie dopuścić do zniszczenia Polski. Łatwo nam powiedzieć, że to biskup Tokarczuk miał wtedy rację. Zresztą miałem zaszczyt rozmawiać z biskupem Tokarczukiem e, kiedyś w Przemyślu i właśnie do, do tych kwestii wracał. No tak dość powiedziałbym z lekkim przekąsem się wyrażał o prymasie. Jakkolwiek to dzisiaj brzmi, znaczy nie z pełnym szacunkiem, ale jednocześnie, no właśnie, pokazywał swoją różnicę w kilku, w kilku kwestiach dotyczących walki z komuną. Postawił nawet, powiem to, no, żebyśmy tutaj nie budowali hagiografii niepotrzebnej błogosławionemu choć jeszcze oficjalnie wciąż nie ogłoszonemu kościoła katolickiego ale żebyśmy mówili właśnie o dylematach życia interreksa i proroka bo to jest drugie określenie które chciałem potem przywołać otóż zarzucał biskup Tokarczyk Tokarczu, przepraszam prymasowi Wyszyńskiemu że ten prowadząc swoją rolę interreksa i jednocześnie wychowawcy narodu Zapomniał o niektórych swoich obowiązkach jako biskupa Warszawy. Że nie dość intensywnie pracował duszpastersko, starał się budować kościoły. Oczywiście nie można było budować kościołów za gomułki. Budowały je nielegalnie, za gomułki i zagierka w swojej diecezji, ale oddalone jednak od centrum władzy biskup Tokarczuk. A zwracał uwagę na to właśnie, no nie tylko w tej rozmowie prywatnej ze mną. Ale w niektórych swoich tekstach późniejszych biskup Tokarczuk, że w Warszawie powstało mało kościołów w czasie y, urzędu y, pasterza sto, stolicy sprawowanego przez prymasa Wyszyńskiego. Nie wiem, czy to są słuszne czy sprawiedliwe wyrzuty, ale wiemy, że Warszawa niewątpliwie cierpi dzisiaj na no być może nie na brak kościołów ale na niedostatek realizacji tej misji duszpasterskiej, którą w skali narodu nikt lepiej, nikt bardziej fenomenalnie od prymasa Wyszyńskiego nie umiał zrealizować. Stawiam to jako pytanie do refleksji naszej historycznej, zwłaszcza tutaj w Warszawie wartej do podjęcia. Prymas przygląda się potem, kiedy powstaje ruch Nowy ruch opozycyjny przygląda się temu ruchowi z zainteresowaniem, jako wyrazowi odpowiedzi na swoją wieloletnią pracę edukacyjną, której głównym jakby zwornikiem było połączenie trzech poziomów. Najpierw walka o godność osobistą każdego z nas. Każdy z nas musi najpierw walczyć o swoją godność, godność moralną wobec Boga i wobec bliźnich, indywidualną. Od tego wszystko się zaczyna. Potem o godność w rodzinie, a potem o, o cały naród, o ojczyznę na tych trzech poziomach. I widział w rodzącym się ruchu opozycji demokratycznej, tak zwanej, ta formuła jest nieszczęśliwa, tak jakby wcześniej była jakaś niedemokratyczna, dlatego, dlatego mówię tak zwanej, tej właśnie z połowy lat 70., przypatrywał się z sympatią jako pewnego rodzaju owocowi. Tych działań, ale wiedział także, że są wpływy inne. I bardzo wyraźnie jest to zaznaczone w czasie spotkań prymasa Wyszyńskiego z Jackiem Kuroniem, z Adamem Michnikiem, bo dzisiaj dzięki, że tak powiem, nowym badaniom wiemy, że do takich spotkań dochodziło. Na przykład w 75 roku w kwietniu spotkał się prymas z Jackiem Kuroniem. To jest jeszcze przed powstaniem koru. I tak opisuje swojego interlokutora prymas. Jacek Kuroń, były więzień polityczny, odczuł potrzebę złożenia mi oświadczenia. Kiedyś czynił wiele zła Kościołowi. Dziś nie może powiedzieć, że wierzę, znaczy, że wierzy, ale jest zdania, że Kościół przedstawia wielką wartość. To jest w cudzysłowie. Niepokoi się o młodzież, która jest programowo niszczona przez demoralizację. Trzeba ją bronić. Co może to czyni wśród młodzieży? Ale niektórzy mówią, że i to jest niezgodne z odczuwaniem kościoła. Długa rozmowa na temat alienacji dokonywanej w psychice młodzieży. Mówimy o młodzieży bitowej. A więc obaj wychowawcy, bo Kuroń czuł się wychowawcą młodzieży niewątpliwie, stają wobec wspólnego wyzwania. Dla nich młodzież bitowa, jak obaj pewnie to opisywali, była pewnego rodzaju wyzwaniem kulturowym. Bo Kuroń też nie chciał chyba, żeby młodzież była w cudzysłowie bitowa, to znaczy, żeby odeszła za tym hasłem, które głosił John Lennon, prawda? Imagine there's no heaven, prawda? Znaczy, nie ma nieba, w sensie nie ma żadnych obowiązków moralnych, taki raj na ziemi narkotykowy. To nie był też, powiedziałbym, wzór wychowawczy Kuronia. On miał pewne ideały społeczne. I tu się spotykał w pewnym wąskim zakresie na pewno z tym ideałem. No, powiedziałbym, wychowania społecznego, które głosił także prymas, ale jednocześnie otwierała się olbrzymia przepaść między tymi dwoma programami wychowawczymi, którą dostrzega prymas w tej pierwszej rozmowie. I pisze tak: Ma kontakt z księdzem Małkowskim. Proszę, by utrzymał ten kontakt nadal. Ksiądz Małkowski, pamiętajmy, jest dzisiaj jednym z ostatnich świadków, żyjących świadków. Tych bardzo ważnych kart naszej historii. Kolejne spotkanie odbyło się w maju 76 roku, a więc wciąż jeszcze przed wydarzeniami czerwcowymi, tak zwanymi, które uruchomiły proces powstania koru. Spotkał się z Kuroniem i z Michnikiem Prymas. Panowie kuroni i Michnik, pisze Prymas w swoim promemoria, omawiają metody swej pracy. Oceniam je krytycznie. Jestem zdania, że nie wystarczy mówić nie tak, ale trzeba powiedzieć jak lepiej. Rozmowa trwała godzinę. Kuroń i Michnik wręczyli prymasowi list otwarty profesora Edwarda Lipińskiego do Gierka, który kardynał przyjął za probatą. A więc są kontakty z tą tworzącą się opozycją, ale kiedy ona już powstanie w 1976 roku, to najpierw jest oczywiście poparcie, sympatia dla Ruchu zorganizowanego wsparcia dla poszkodowanych robotników, czyli dla tego, co KOR robi przede wszystkim. Chodzi oczywiście o ofiary czerwca 76 roku. Ale jednocześnie jest troska o to, że przecież KOR jest inspirowany nie przez naukę Kościoła. Wielokrotnie ksiądz Prymas mówi o masonerii jako wrogu Kościoła, o tym ośrodku inspiracji bardzo ważnym i wpływowym także w Polsce. To oczywiście dla skrótu hasło tylko wymieniam jako coś istotnego. Na przykład w czasie pierwszego głosowania, w którym prymas wziął udział w 1957 roku, prymas w swoim promemoria napisał, że skreślił wszystkich masonów. No bo to był, przypomnę, po zwolnieniu z Komańczy. Prymas wziął udział w głosowaniu w tych wyborach do Sejmu w 1957 roku, co było przez władze oczywiście wykorzystywane. Chciał wziąć, chciał zadokumentować, że próbujemy jakby budować Polskę razem, odbudowywać dalej razem, ale wyraźnie zaznacza, jaka jest granica, której nie przekroczy. Otóż to są ważne tropy, powiedziałbym, yy, pozwalające rozumieć postawę prymasa wobec rodzącej się solidarności. I tutaj dochodzimy do momentu. Przez wielu z nas zapamiętanego jako trudny, przez tych wszystkich, którzy pamiętają rok 80., to znaczy, do wystąpienia prymasa przez telewizję ogłoszonego 25 sierpnia to była rocznica ślubów, oczywiście jasnogórskich, które zostało zmanipulowane i prymas bardzo to przeżył. Dotarł do milionów odbiorców tego wystąpienia na Jasnej Górze. Prymasa komunikat, jakby prymas nie był z robotnikami, którzy strajkują wtedy w Gdańsku i w innych miejscach, już w całej Polsce, ale bardziej troszczył się o władzę. Oczywiście to było mylne wrażenie, ale nie było mylne przekonanie, że prymas nie jest w całości z tą tworzącą się solidarnością, że myśli, dalej, szerzej, inaczej niż tylko w perspektywie ruchu solidarnościowego, z którym właściwie identyfikował się no niemal od zarania papież jako ze swoim dzieckiem duchowym, z posiewem tego, co zostawił w czerwcu 79 roku. Jaka tu mogła być różnica? Prymas wciąż czuł się interreksem tego kraju, tego miejsca i wtedy jasno Wyraził tę obawę w końcu sierpnia, dużo bardziej realną wtedy, w 80 roku, niż 10 lat wcześniej, w grudniu, że wkroczą Sowieci, że to jest kruche, to państwo, które budują niegodni królowie, namiastki królów. Ale, ale w tym państwie dużo dobra można było zbudować dla kolejnych Polaków przy pomocy kościoła. I nie tylko pracą, Polaków i to wszystko może być zniszczone, jeśli wkroczą tu znowu zbrojnie Sowieci. Uwierzył w ten szantaż geopolityczny, który tym razem nie był fikcją. Był realny. Szantaż geopolityczny groził nam wtedy i zasadniczo grozi nam nadal. Przecież dzisiaj, kiedy rozmawiamy o sytuacji Polski w 2020 roku, to czego się obawiamy? Obawiamy się tego, że Nord Stream 2 jest. Symbolem pewnej strategicznej więzi niemiecko-rosyjskiej, która dziś, oddalona od swoich najgorszych konsekwencji, przecież nie jest na zawsze wykluczona z historii. I taką świadomość miał prymas. To było jego doświadczenie polskiej historii. I dlatego był ostrożny. Dlatego może z innego punktu widzenia, ale częściowo także z tego samego powodu, prymas sympatyzował z Wałęsą. Mówię o 80 roku. Widział w nim reprezentanta tych, którzy są też ostrożni. Rzeczywiście, przypomnijmy, to jest wciąż mało, że tak powiem, przedstawiony, chociaż już poznany właściwie rozdział historii Polski. Koniec sierpnia, początek września wrzesień 80. roku, to jest niesłychanie ostry, fundamentalny konflikt między Jackiem Kuroniem a Lechem Wałęsą. Po stronie Jacka Kuronia jest Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski. Chcą obalić Wałęsę. Wiedzą, że jest agentem przecież, ale uważają w dodatku, że będzie szkodliwym agentem. Ale zwycięża przekonanie wtedy, że no jeśli ogłosimy teraz po tym triumfie że ten wyłaniający się właśnie ze wszystkich okładek na świecie nowy przywódca robotniczy jest agentem, no to osłabimy ten rodzący się dopiero ruch. Zderzenie tych dwóch racji wystąpiło już wtedy. Prymas o tym nie wie, oczywiście. Prymas natomiast widzi bardziej radykalną grupę skupioną właśnie wokół Kuronia o którym pamięta, skąd się wywodzi, no, ze stalinowskich właściwie powiedziałbym odmętów historii PZPR, a z drugiej strony widzi kogoś z Lipna, spod Lipna, z tych swoich ukochanych Kujaw, gdzie przecież lud jest pobożny, gdzie są swoi, którzy kochają tę ziemię i nie chcą jej zaszkodzić. I ta perspektywa daje znać o sobie w tych ostatnich miesiącach życia prymasa w jego roli interreksa. Oczywiście sympatyzującego z Solidarnością, ale ostrzegającego jasno przed tym, by Kościół z Solidarnością się nie utożsamił. Kościół trwa dłużej od Solidarności i Kościół będzie wtedy, kiedy Solidarności już nie będzie, jako organizacji politycznej w tym sensie. I. To właśnie trzeba także powiedzieć, byśmy zrozumieli, jak owa rola Interrexa łączy się, a czasem zderza z rolą drugą, o której już niewiele czasu będę miał opowiedzieć, a która jest najważniejsza, ważniejsza dużo od roli Interrexa moim zdaniem, ważniejsza dzisiaj dla nas, bo dziś Prymas nie jest Interreksem, dziś Prymas jest prorokiem którym był także przez cały okres sprawowania swojego urzędu prymasowskiego. Był prorokiem, który głosił potrzebę nawrócenia. W sytuacji, w której wielu odstępuje, nawiązywał świadomie do tej roli, jaką odgrywali prorocy narodowi. Mówił o tym w katedrze świętego Jana po jej ponownej konsekracji w 60 roku. Mówił o tym, że tu głosili. Swoje słowo prorocy narodowi, tacy jak ksiądz Piotr Skarga, jak Fabian Birkowski. I myślę, że z pełną świadomością to robił, że on jest następny, że on też jest w tej linii proroków. Ciekawe, że służba bezpieczeństwa jakby zrozumiała tę rolę, bo w 1963 roku zainicjowała sprawę obiektową Prorok, o kryptonimie Prorok. Oczywiście, dedykowaną, jak się to dzisiaj mówi kolejne słowo, którego nie cierpię. Nadużywane dzisiaj, ale tu go chyba można w tym sensie użyć, dedykowaną prymasowi. Chodziło o zbieranie materiałów kompromitujących, o dezintegrację środowiska wokół prymasa. SB go też nazywała prorokiem. Co głosił ten prorok? Pozwolę sobie na koniec, może, na kilka cytatów, byśmy zrozumieli, co jest najważniejsze w dziedzictwie prymasa. Nie jego gra polityczna z komunistami o to, żeby Polska trwała między sowieckim młotem a niemieckim kowadłem, ale to słowo, które odwołuje się do tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski i które wskazuje drogę w przyszłość poza czasy, w których ważny był Gomułka, czy Bierut, czy Gierek. Posłuchajmy, co ksiądz prymas mówił obejmując swoją warszawską prokatedrę 6 lutego 1949 roku. Cytuję. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy naród Polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam to powiedzieć. Polska jest jednością, jej jednością jest moc nadprzyrodzona łaski Bożej. Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski. Katolickiej w każdym sercu polskim, w każdej kołysce, katolickiej w rodzinie, katolickiej w szkole, katolickiej w przedszkolu, katolickiej w wojsku, w więzieniu nawet, katolickiej przy urodzeniu i przy zgodzie. Tuż po marcu 68 roku, we wrześniu, na okazję 150-lecia metropolii warszawskiej, powiedział tak prymas, cytuję: Niech się nikt nie zgorszy bo byłoby to zgorszenie faryzejskie, z zestawienia Polak-Katolik. Nie jest to hasło. To jest płód życiowy wyrosły z warunków bytowania Kościoła w udręczonym narodzie. To rzeczywistość. Nie można było inaczej ratować narodu przed wynarodowieniem, rusyfikacją, germanizacją, sprawosławieniem czy sprotestantyzowaniem, jak tylko za cenę powiązania tych dwóch żywotnych sił w jedną całość. I wreszcie kazanie świętokrzyskie z 1976 roku, bo w pewnym sensie kazania świętokrzyskie dopełniają tego programu wychowania narodu przez prymasa. Cieszę się, że, bo wiem, że zostaną wydane. Namawiam bardzo wydawców, m.in. ZPN, żeby dodali płytę z głosem prymasa, bo to, to zmienia zupełnie wrażenie tych wstrząsających tekstów. Jedno zdanie tylko z tego kazania ze stycznia 76: Polska jest krajem Polaków, to znaczy krajem narodowym. Kropka. Przecież te słowa brzmią jak wyzwanie rzucone dzisiejszym czasom jak herezja najbardziej politycznie niepoprawna z możliwych. Wszystko ma być katolickie. Polska jest krajem Polaków. Jak to? To przecież straszne słowa. Polska jest jednością. O tym mówi prymas. Tak, nie, nie bójmy się tego. Polska jest jednością. Mówił to, przypominam, 49. rok, w sytuacji, kiedy było już dwa miliony członków w PPR i w PPS, już zwasalizowanym całkowicie przez PPR, w którym było setki tysięcy funkcjonariuszy UB, KBW, wojsk, które tłumiły. Wszelkie odruchy wolności w Polsce, w których kilka milionów zapewne Polaków szło z przekonania za Gomułką. Może było to 10, może 15%, ale już duża część Polaków była po tamtej stronie. A prymas mówi: Nie, jednością jest Polska katolicka. To jest nasz program, nie możemy się tego bać, nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy iść na kompromis i powiedzieć: No nie, jednak, Polska nie jest tylko Polaków, Polska nie jest krajem narodowym, Polska nie jest katolicka. Jeśli się z tym pogodzimy, to zdradzimy tradycję polską. To coś istotnego stracimy, coś, co stanowi o naszej tożsamości. Ponieważ jest późno, to z szeregu tych ważnych cytatów zrezygnuję, ale pozwolę sobie jeszcze na kilka. Prymas w 63 roku, wtedy właśnie kiedy stworzono na SB sprawę obiektową prorok mówił tak. Bóg stworzył narodową formę bytowania żądając byśmy ją osłaniali. Są prawa i obowiązki narodowe, działania i osiągnięcia narodowe. Tworzy się kultura narodowa. Dzieje, tęsknoty i pragnienia rodzime literatura, sztuka, poezja, malarstwo, rzeźba wszystkie te energie, właściwości i zrywy zdążające do coraz lepszego urządzenia własnej ojczyzny od strony duchowej i materialnej są, właściwe dopiero, są właściwie dopiero narodem. I nie można go pojmować ani na sposób czysto abstrakcyjny i idealny, ani na sposób czysto konkretny, realny i materialny. A więc i duch, i materia się liczą w narodzie. Nie sam duch, i w żadnym wypadku nie sama materia. Skoro Kościół ma posługę swoją nieść w narodzie, to na czym ona ma polegać? Przede wszystkim na podtrzymywaniu związku Narodowej Wspólnoty z chrześcijaństwem, z jego nauką moralną. Z tego punktu Kościół ma Podkreślał to prymas wielokrotnie, prawo i obowiązek oceniać i napominać wszystkich uczestników narodowego życia w jego wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym. Jak bardzo brakuje tej świadomości wielu współczesnym biskupom, że kazania nie służą tylko wyjaśnieniu, co pan Jezus miał na myśli, bo każdy z wierzących. Może to próbować zrozumieć. To jest ważne także, żeby Ksiądz nam pomógł na kazaniu zrozumieć niektóre treści Ewangelii. Ale chodzi o to, żeby skomentować przy pomocy tych treści to, co dzieje się dookoła nas w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym. Nie lękać się tego. A więc, mając prawo i obowiązek oceniania i napominania wszystkich uczestników narodowego życia, z żadnym z owych uczestników Kościół nie może się utożsamić. Nie ma zbawienia w żadnej idei politycznej, społecznej czy ekonomicznej. Dzisiaj, gdy nie jeden z polskich biskupów czy księży głosi publicznie, że trudno sobie wyobrazić zbawienie poza Unią Europejską, albo też, że naród jest ciemny, bo nie dojrzał do wyboru umiłowanej przez tego czy innego biskupa partii do parlamentu. Warto może przypomnieć i te mocne słowa prymasa Wyszyńskiego wypowiedziane do kapłanów szukających orientacji w czasie pierwszej solidarności. Cytuję: Sumienie trzeba obudzić, bo jeśli sumienie się nie odmieni, to nawet najlepsze instytucje nie utrzymają się i nie dadzą ducha narodowi. Cóż z tego, że będziemy wymieniali wszystkich zasłużonych pijaków, w cudzysłowie zasłużonych, którzy dotychczas rządzili Polską? Jeżeli nadal pijacy będą rządzili Polską, tylko pijacy z innej kategorii. Może niekiedy naszym kapłanom się wydaje, iż tam lub ówdzie jest zbawienia. Jedni ciągną do solidarności, drudzy do kor, inni do inteligencji. A tymczasem non nos in nomine domini Dei nostri. To znaczy, my tylko w imieniu Boga, pana naszego. To właśnie biskupi i kapłani muszą narodowi odważnie powiedzieć chociażby się narazili, bo idzie o zbawienie. Sposobem formacji sumienia w narodzie była dla kardynała Wyszyńskiego lekcja historii. W jego interpretacji była to konsekwentnie prowadzona lekcja miłości ojczyzny, drugiej po miłości do Boga. Uzasadnienie teologiczne i pedagogiczne dla przypisania tak wysokiej rangi wpisanemu w historię patriotyzmowi przedstawił prymas w swoistym hymnie o miłości ojczyzny, jakim stało się jego słowo na 50. rocznicę sprowadzenia zwłok nieznanego żołnierza do Warszawy. Wymienił wtedy prymas najważniejsze pożytki wychowawcze lekcji patriotyzmu, nauka męstwa i poświęcenia za innych, a zarazem roztropności – Nauka przebaczania innym ich win wobec naszej wspólnoty. Nauka pokory w końcu. O tym wszystkim 300 lat wcześniej mówił Piotr Skarga. Zatrzymajmy się przy tych dwóch ostatnich elementach pedagogiki wstydu. Obie są ze sobą wzajemnie połączone. Z lekcji historii, jaką przedstawił Polakom Prymas Wyszyński, choć zapamiętaliśmy przede wszystkim przebaczamy i Prosimy o przebaczenie z listu do biskupów niemieckich, w istocie przebija przekonanie, że to nasza wspólnota narodowa uprawniona jest najczęściej do odpuszczenia win swoim sąsiadom, sprawcom swoich historycznych nieszczęść, że w dziejowym bilansie bez porównania częściej byliśmy krzywdzeni przez innych niż krzywdziliśmy. W teologii narodu, jaka wyłania się z pism kardynała Wyszyńskiego, w istocie bardzo mało jest miejsca na rachunek sumienia win własnego narodu wobec innych. Wynika to zarówno z przekonania prymasa, że taka po prostu była nasza historia, a zarazem z poczucia, że tak właśnie w świetle zasług raczej dobrych przykładów, aniżeli krytycznego, a tym bardziej ironicznego dystansu wydobywającego złona plan pierwszy powinno się historię narodową pokazywać w procesie wychowania obywateli polskiej wspólnoty. Dobitnie określają to stanowisko prymasa słowa wypowiedziane przy okazji 50. rocznicy odzyskania niepodległości na Jasnej Górze. Cytuję: Nie mamy powodu uprawiać jakiejś krucjaty przeciwko naszym dziejom narodowym i przeszłości narodu, bo słusznie można powiedzieć, że chociaż mamy sobie osobiście wiele do wyrzucenia, pamiętajmy o tym zawsze, kiedy ktoś mówi o winach polskich, pamiętajmy o tym, co sobie osobiście masz do wyrzucenia człowiecze. Skoro wyrzucasz coś Polsce. I chociaż staramy się być sprawiedliwi w ocenie naszego wysiłku rodzimego, to jednak dziejów naszych ojczystych wstydzić się nie możemy i nie mamy potrzeby. Nie poradzić na wybrzydzanie własnej historii, zwłaszcza, że nie stworzyliśmy współcześnie czegoś lepszego od tego, czego jako nar z czego jako naród wyrośliśmy, a co dało nam pełne i nie dające się zwyciężyć prawo do urodzenia nowej epoki. Wolności ojczyzny. Pozwolę sobie jeszcze na dwa cytaty. Tuż po powrocie z internowania, prymas od razu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, skryte płytko w zafascynowaniu części inteligentów polskich nagłym poszerzeniem kontaktu z Zachodem wtedy, w 1957 roku, z jego masową kulturą. Niebezpieczeństwem wpisanym w starą tradycję papugi wobec innych zachodnich wzorców i pawia wobec własnej wspólnoty. Bardzo często to jest postawa polskiej inteligencji. Papugować wobec tego, co przychodzi z zachodu i być pawiem wobec własnego społeczeństwa, wobec którego roztaczamy nasz ogon i mówimy: reszta to hołota, która nie dorosła do naszej zachodniości. I o tym właśnie mówił. Na spotkaniu z przedstawicielami polskiej inteligencji na Jasnej Górze w grudniu 1956 roku cytuję: Jeździcie za granicę, przywozicie stamtąd książki, może nie najlepsze, bo inteligencja polska ma przedziwny talent do zbierania za granicą śmiecia, a nie zawsze przynosi w dom ojczysty pożywny chleb. Czy ktoś z was powiedział sobie jak on ongiś Chrystus, żal mi tego ludu, co mu przywożę i co mu zostawiam, czy zdołam choć odrobinę. Podnieść poziom bytu mojego ludu. Posłuchajmy tego apelu prymasa dalej. Może się obrazicie na mnie, cytuję słowa prymasa, wytworni pisarze. Wszystko mi jedno, obraźcie się na mnie i wy, ale wam powiem, macie być psami, może jedynymi, którym została jeszcze odrobina miłości do człowieka pokaleczonego i poranionego. Wasz język musi im służyć, gdy ludzie wielcy i wspaniali, ucztujący w pałacach, już nie widzą człowieka poranionego, wyrzuconego na ulicę, wciąż nadal bitego i kopanego. Będziesz jeszcze brudnym piórem dziobał w jego rany, będziesz je rozdrażniał, zanieczyszczał, przelewał w nie całą Twoją brudną duszę zapłaconą groszami od wiersza, by poniewierać cierpiących i zmęczonych Polaków. Tyle się brudu leje, papieru i atramentu brak, ale nie brak rannych, cierpiących, wyrzuconych i sponiewieranych. Nazwałem was psami, dlatego, że to właściwie wy musicie użyć swego języka, aby wylizać rany pobitych braci. I nie cofnę tej nazwy. Bądźcie raczej psami, byście tylko pełnili zadanie, które tak jest potrzebne cierpiącej duszy narodu. Literatura uważa niekiedy, że ma prawo tworzyć zło fikcyjne dla względów literackich, nim się rozkoszować, że wolno jej nawet największy brud zostawić w książkach. Na szczęście idą one bardzo często na młyny papierowe. Czyli Wy chcecie tak pojmować swoje zadanie? Chyba nie. Zła jest i tak dosyć. Po cóż je jeszcze zapisywać wyobraźnią, która mnoży zło. Po cóż, kiedy rzeczywistość jest już i tak bolesna, wam przystoi inne podejście i lepsze rozumienie waszego zadania. Widzę rany, okrywam je płaszczem, choćby własnym językiem wylizuję. Jestem psem mojego społeczeństwa i narodu. To jest zadanie literatury, twórczości słowa: rany leczyć, a nie rozgrzebywać, chronić przed infekcją, choćby za cenę służby osobistej, jak najbardziej drastycznej, by słowo wszędzie ciałem się stało. Koniec cytatu. Te słowa przytoczyłem także, żeby przypomnieć styl prymasa, styl proroka, właśnie, styl kogoś, kto upomina. Upomina każdego z uczestników życia narodowego, niezależnie od tego, jak jest on czy ona uplasowany w hierarchii społecznych autorytetów, celebrytów. I to właśnie te słowa pozostają nam dzisiaj jako. No swego rodzaju testament duchowy prymasa. Testament, w którym ostatecznie okazuje się, że sięga on nie tylko w religii, bo to oczywiste, do tego samego źródła, do którego sięgał Jan Paweł II, czyli do Chrystusa, bo każdy chrześcijanin do tego źródła sięgać powinien, ale także jako Polak sięga do tego samego źródła kultury, którym jest polski romantyzm, a nawet więcej, mocniej, mesjanizm. Najbardziej ośmieszany, najostrzej krytykowany za swój anachronizm, element odrębnej polskiej tradycji duchowej. Dla prymasa Wyszyńskiego był całkowicie naturalnym, oczywistym dopełnieniem jego wizji narodu. Mówił o tym prosto i mocno najmocniej może w kwietniu, pamiętanego dziś inaczej roku 1968. Mówił wtedy tak: myślę nieustannie o Polsce. Cóż lepszego w tych czasach miałby Polak do myślenia? A jednak w powszechnym zamęcie polskiej współczesności pełni się jakiś wielki czas, godzina nadchodzi ostateczna. Kto umie leżeć duchowo krzyżem na świętej polskiej ziemi i obejmując ją miłością, słucha, co się w niej dzieje, ten usłyszy jakby niezliczone mnóstwo tętniących serc. W zgiełku sejmikującego życia jeszcze nie słychać nas. Ale wkrótce wzmoże się w Rzeszach dotkliwie wielki głód tego, co jest niezbędniejsze niż chleb powszedni. A wtedy przyjdziemy, duchem wielcy, czyli się nim dzielący. Jesteśmy w drzwiach. W Polsce powstaje plemię nowych ludzi, jakich jeszcze nie widziano. Niech tak się stanie. Tak mówił do prawników Warszawy Prymas Wyszyński 6 kwietnia 68 roku. Zastanawiam się, czy dzisiaj arcybiskup warszawski tak mógłby do prawników Warszawy przemówić. Ale zastanawiam się w kontekście tej nadziei, którą prymas Wyszyński nam zostawia. Jeżeli porzucimy tę nadzieję, jeżeli uznamy jego mesjanizm za śmieszny i nieaktualny, to na pewno przegramy. Tylko jeżeli nawiążemy do tych źródeł, z których on czerpał i Jan Paweł II czerpał, wtedy Wygramy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.